Kara śmierci w Polsce została zniesiona z prawa karnego pod koniec XX wieku, a we wszystkich okolicznościach, w tym w czasie wojny, w roku 2013. Przekonajmy się, czy wrocławianie chcieliby ją przywrócić. Jest to zbyt duża kara dla człowieka. Kara dożywocia według mnie jest bardzo dobrą karą, dożywocia bez możliwości wcześniejszego zwolnienia z więzienia. Ja uważam, że życie jest darem od Boga i nikt nie ma prawa z ludzi odbierać życia, ani dawać go w jakiś inny nienaturalny sposób. Kary śmierci nie popieram mimo wszystko. Uważam, że to jest już nie na dzisiejsze czasy po prostu. Każdy człowiek zasługuje na życie, nawet jeżeli zrobił coś złego i powinno się wymyślić taką karę, która byłaby adekwatna do czynu, ale jednak nie była to karą śmierci. Uważam, że nawet dla największego jakby przestępcy większą jakby krzywdą będzie to, że będzie musiał do końca życia siedzieć w więzieniu, niż to, że ktoś go pozbawi tego życia i koniec. Kara śmierci jest zbyt małą karą. To znaczy, no, nie pan, to też nie tak, ale nie wiem, może trochę nieludzkie, co powiem, ale na broju to niech sobie pocierpi trochę, niech to poczuje. Przemoc, śmierć to przemoc. Trzeba unikać przemocy. Uważam, że społeczeństwo, które popiera karę śmierci, cofa się w rozwoju o kilka tysięcy lat. Ja uważam, że powinna być. Dlaczego? No są ludzie, którzy na to zasługują. Takie potwory, to powinno się eliminować, tak myślę. Uważam, że każdy ma prawo do życia, mimo że zrobił coś takiego, to powinien zostać więziony i po prostu odcierpieć swoje, tak samo jak cierpiała ta osoba za niego, prawda? Ciężki temat, szczerze mówiąc, nie wiem, bo no, to zależy to od wielu kwestii, prawda? Także. No. Tak, ale w pewnych sprawach dopuszczałaby pan taką karę? W pewnych sprawach, jeżeli są odpowiednie dowody, to myślę, że tak. A kto zasługuje na karę śmierci? A wielokrotni mordercy na przykład. A także... czy dożywocie na przykład nie jest wystarczającą karą, bez możliwości wcześniejszego zwolnienia? Znaczy, wie pan co, takie osoby trzeba też utrzymywać, prawda? Państwo je utrzymuje, więc ja płacę za tego kogoś, tak? W niektórych przypadkach tak. No, w jakich? Kto zasługuje na karę? No, jakieś szczególne okrucieństwa i morderstwa. To znaczy kto? No jakiś, wiadomo, ktoś kogoś rozpruł tam, albo 100 ciosów nożem zadał, no to wtedy jestem za. Czemu taka osoba będzie utrzymana Skarb Państwa po prostu? Jestem przeciwko. Dlaczego? Jesteśmy ludźmi, nie zabijamy. No a po co utrzymywać jakichś takich ludzi, którzy zasłużyli? Oczywiście po jakimś tam, nie wiem, no... za jakieś określone kary, znaczy przewinienia, tak? No to kto na przykład zasługiwałby na takie kary? Nie wiem, no to musiałoby być coś z góry określone. Pedofilia, tak? Kolegę można by wskazać, nie, żartuję oczywiście, ale no pedofilia pewnie, jakieś okrutne zabójstwa. To trudne pytanie. W ekstremalnych sytuacjach wydaje mi się, że takich nagminnych przestępców niekorygowanych pewnie należałoby karać, ale generalnie stawiam na edukację. No wie pan, sędziowie też się mylą, więc... A dużo takich przypadków było, że się sędziowie mylili, więc uważam, że jest to takie... no dyskusyjne.